Hop, hop. Dzień, dobry dzień, dobry moje słoneczka. Witajcie we wtorek. Dzisiaj mamy 14 listopada 2023 roku. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kartę dnia. Jeżeli ktoś macie imieninki, urodzinki, to wszystkiego najlepszego. Skarbeczki niech się darzy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne dla nas wszystkich. Może nie musi rezonować? A jeżeli moje skarby trafią na ten filmik, kochani, w inny dzień, w innym terminie, może to będzie taki znak, że karty chcą ci coś przekazać. Jakaś informacja musi do ciebie trafić. Uśmiecham się, kochani, o lajka. Uśmiecham się o zostawienie komentarza. Pamiętajcie, że kanał się w ten sposób rozwija. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział czytań tygodniowych, to zapraszam serdecznie. Są już na kanale. Czytania miesięczne też. Jak widzicie, ja już tutaj skarbeczki tasuję dzisiaj. Wyrocznia naszych kochanych jednorożców dla nas jak zwykle będą do wyboru. Lewa bądź prawa. Z tej strony położę lewa prawa, która Was tutaj mocniej przyciąga strona, ta czy ta. Obie są identyczne, po prostu światło się odbija. Lewa prawa, pierwsza druga, jak kto woli, tak? Słuchajcie, dzisiaj jedna karta tarota ogólna, tasuję przy Was. I chcę tą. A ta smutna karta dzisiaj to cztery miecze. Nie mam siły. Może od wczoraj. Może od wczoraj mamy taki humorek, co? Kochani? Wczoraj było te straszne pięć buław, więc może te cztery miecze dzisiaj po prostu wypaliły nas i nie wiemy, co teraz zrobić. Tu mamy te cztery miecze. Tu mamy zimę. Zimę w uczuciach. Kochani niestety. Nie wiem, czy nie, nie będziecie umieć się dogadać dzisiaj z partnerem, partnerką. Może coś trzeba naprawić w związku. Pomyślcie. Może jest jakieś ochłodzeniem, bo tutaj mamy i te liście jesienne i śnieg. Normalnie zima u Was w uczuciach. A może trzeba przemyśleć, kochani? Czy to jest związek dla mnie, dla Ciebie? Dla Niego, dla Niej? Zmieniać osobę, nie zmieniać osoby. A może już się wypaliło uczucie, kochani? Single to nie jest dobry dzień na, na zakochanie się. Bo ta karta mówi, że albo dzisiaj nie dacie rady, nie zauważycie tej osoby, bo będziecie się skupiać na innych rzeczach. Mam takie wrażenie przy tej karcie, że Wy to macie ochotę poleżeć dzisiaj, odpocząć, nikogo nie widzieć, wziąć kocyk, ciepłe mleko, kakałko, poleżeć. On się obraca i mówi nam. Daj spokój, idę poleżeć, odpocząć. Dobra książka, kawka, herbatka. Wcale się nie zdziwię, jak niektórzy z was wezmą urlop z pracy. Mhm. Może też tak być. Albo przymusowe chorobowe może, może akurat kogoś Anginka grypka dopadła. Wtedy zostajecie na L4. Wtedy karta mówi, zostaję, bo nie dam rady iść do pracy. W pracy też może być zastój, jeżeli dzisiaj pracujecie. Nie ma klientów, nie ma telefonów. I tak jak w uczuciach, będziecie się zastanawiać, czy ta praca jest dla mnie, czy ona jest korzystna. Może wypalenie zawodowe wyczuwam, kochani, u niektórych, co. Stagnacja, jeżeli ktoś jest bez pracy, to nadal dzisiaj będzie bez pracy, nie znajdziecie przy czwórce mieczy, nie ma szans znaleźć dobrej pracy. Jeżeli pójdziesz dzisiaj na rozmowę, to ta osoba w ogóle moim zdaniem nie będzie Ciebie słuchać, bo ona będzie myślała o zupełnie czymś innym. Nie ja Was widzę dzisiaj kochani w takich pomieszczeniach, pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jesteście sami, sami w pokoju, nie chcecie innych widzieć. Wszystkiego macie dość, kogoś macie dość, czegoś, jakiejś sytuacji. Może wczorajszego, 13 w poniedziałek? A może po prostu choroba zbija nas? I tutaj mamy utratę energii. Tutaj mamy kartę rekonwalescencji, że trzeba po prostu zająć się swoim zdrowiem, kochani. Jeżeli ktoś wybiera się do szpitala? To tak. Bardzo dobry dzień na to. <laughs> Ważne sprawy odłóżcie na inny dzień, bo dzisiaj po prostu będziecie może nie kręcić się w kółko, ale możecie nic nie załatwić. Dzisiaj jest dzień na przemyślenia. Dzisiaj jest dzień na leżenie, nic nie robienie, że tak powiem. Po prostu taki zastój. Po prostu zastój dzień, kiedy naprawdę muszę się wycofać, muszę posiedzieć w samotności, muszę pomyśleć, yy, pomedytować, o właśnie, poczytać książkę. Nie zmuszajcie się aniołki dzisiaj do niczego, bo dostaniecie odwrotny skutek od zamierzonego. A, a, a o to nam przecież absolutnie nie chodzi. Kochani, mm, ktoś by może powiedzieć, ale mamy kartę dnia. A tu chodzi, kochani, o to, że musicie dojść, może doszliście do takiej ściany, do takiego punktu, że już dalej nie możecie iść, bo murą głową nie przebijemy, tak. Może chodzimy z jakimś tekstem do promotora, z jakąś pracą. Może chodzimy za kimś i widzimy, że nie ma efektu. Oderwijcie myśli. Zapomnijcie o tym dzisiaj. Zajmijcie się po prostu czymś innym. Nie wiem jak to powiedzieć, ale ja to wyczuwam, że odzyskacie swoje siły, ochotę, jeśli Zostawicie to losowi. Puścicie to. Tak jak to w małym książę było, tak? W małym księciu było? Puść wolno i zobaczysz, czy wróci do ciebie. Chyba tak. No i widzicie, gdyby ta karta była w odwróceniu, to wtedy sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. To wtedy sytuacja by wyglądała tak, że koniec niepokojów, koniec stresów, koniec żali, idziemy do przodu. A dzisiaj nie. Dzisiaj znajdźcie czas dla siebie. Zróbcie sobie kąpiel, zróbcie sobie masaż, zróbcie sobie paznokietki, zróbcie sobie brwi, Co, cokolwiek dla siebie. Poczytajcie, pomedytujcie, naładujcie swoje baterie. Każdy z nas potrzebuje takiej chwili, i dzisiaj nie ma sensu udowadniać komuś. Po prostu odpisz, oddzwoń, powiedz: Źle się czuję, chcę poleżeć. Nie musisz być zawsze na wszelkie zawołanie. Może dzieci dzisiaj zrobią kolację, mąż. Jeżeli faktycznie uda Wam się dzisiaj kogoś poznać singla, czy też jakiegoś kontrahenta w pracy. Pierwsze wrażenie może być mylne. <laughs> Naprawdę. To może być osoba, która ukrywa prawdziwe oblicze bądź coś, co chce powiedzieć. Uważajcie dzisiaj. Zastanówcie się. Czy tkwić w tych związkach, czy nie tkwić, czy się rozstać, czy ciągnąć dalej, czy być w tej pracy, czy robić ten biznes. Tu jest tysiące pytań. Tu jest tysiące rzeczy, które za, zatrzymują nas po to, że musimy się my zastanowić bardzo poważnie. Może nam pomogą karty lewe prawa. Zobaczmy, jeżeli wybrałeś kartę z lewej strony. Uzdrowiciel. Posiadasz silną moc uzdrawiania. Uwierz w swoje umiejętności. Bądź wierny swej ścieżce jako uzdrowiciel. Dla osób, które wybrały kartę z prawej strony, wsparcie. Poproś o pomoc. Odpoczywaj więcej. Dbaj o siebie. No, grupa druga, mieliście intuicję. To jest karta dopełnieniem praktycznie tej. Jedyneczki też, jeżeli ma, posiadają w sobie taką moc uzdrawiania, oczyszczania. Odpoczywajcie więcej, kochani, dbajcie o siebie. Takie jest motto z dzisiejszej karty dnia. Ja Wam życzę przyjemnego dnia, ja Wam życzę wszystkiego pięknego. Widzimy się i słyszymy jutro. I co, będziemy odpoczywać? No. <gry> powolutku, powolutku będziemy dzisiaj pracować. Nie spieszcie się. Buziaki dla Was. Fantastycznego dnia. Buźka ta.